Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, w ten weekend w Łodzi odbywa się Sea Bloggers. Będziemy balangować, będzie impreza, będzie super. I my już dzisiaj robimy sobie wagary, zaczynamy korzystać ze zwiedzania miasta. Dzisiaj odwiedzimy łódzkie orientarium i zwiedzimy filmową Łódź. Tak, i dzisiaj idziemy na spacer, fotospacer, gdzie będziemy jednocześnie fotografować, będziemy jednocześnie zwiedzać i chodzić. To i nagrywać, bo idziecie razem z nami, weźcie parasolki, bo zapowiada się deszczowy dzień. I ruszyliśmy z naszym panem przewodnikiem, będziemy podróżować po filmowej Łodzi, poznamy wszystkie sekrety. Tak, zaczynamy spacer WC1. A gdzie nas zabierze pan, to nie wiadomo. Idziemy, cała wycieczka za nami. I jedziemy teraz Uberkiem do Orientarium, bo tam czeka nas druga część wycieczki. Udało się zrealizować nasz plan. Najpierw zwiedzaliśmy Łódź filmowym szlakiem. Oskarów. Konkretnie, bo widzieliśmy miejsca, w których była nagrywana Ida. Ale żadnego Oskara nie widzieliśmy. No właśnie nie. Chyba, może jakaś Milena się nie przedstawił po prostu. Może. Widzieliśmy też miejsca, w których nagrywany był King Size, Ziemia Obiecana właśnie. Ida. Po widoki Ida, także mnóstwo miejsc. A komisarz Alex to w ogóle wszędzie w Łodzi był nagrywany, także to dużo, dużo filmowych miejscówek wyhaczyliśmy dzisiaj. Był świetny przewodnik z Łódź Film Commission. Bardzo, bardzo fajna trasa spacerowa. Spacer zakończyliśmy w Andelsie, w hotelu. Zostaliśmy ugoszczeni. Prosecco z truskawką. Było prosecco. Tak więc porzuciliśmy nasz samochód. On został przy EC1. My tam sobie wróciliśmy pieszo, wsiedliśmy w Ubera i przyjechaliśmy do Orientarium. Teraz właśnie zwiedzamy nowe miejsce na mapie Łodzi, nowe na terenie ZOO. No i właśnie, jeszcze mamy nadzieję, że trochę ZOO poza terenem Orientarium uda nam się obejrzeć. Tak jest. Drodzy Państwo, dostaliśmy się do Orientarium. Jesteśmy spóźnieni i teraz musimy znaleźć, gdzie jest nasza wycieczka. Gdzieś poszła do przodu, ale ja... Tam były ślady, ale takie ślady jak czuję, że to jest jakiegoś ptactwa, a nie wycieczki naszej. Wydra. To wydra fajna. Szymon. Wydra. Dzień dobry. Hej. Cześć. Jaki wielki akwarium. Wyobraź sobie takie akwarium wielkie mieć? Słuchajcie, znaleźliśmy naszą wycieczkę, jest na dole, mają takie różne plakietki, które świadczą o tym, że są z naszej wycieczki, tylko my nie wiemy, jak się dostać na dół. A nie chciałbym tu skoczyć, bo tu można wpaść do krokodyla. Ha, 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 znaleźliśmy zejście na dół i zaraz dołączymy do wycieczki. Także nie uciekną przed nami, znajdziemy ich wszędzie. Mówiłem, jaki zmysł tropiciela był włączony. Oh,
Słuchajcie, naszą wycieczkę złapaliśmy przy samym prawie wyjściu, ale mamy możliwość tutaj zostać i zwiedzać sobie jeszcze całe zoo. Także wracamy na razie z panią przewodnik, która tutaj jest przed nami, do tunelu, gdzie są rekiny, jakieś inne niebezpieczne wodne zwierzęta, a potem wrócimy sobie i przejdziemy zoo jeszcze z wami. I jesteśmy w strefie oceanarium, także tutaj mamy jakieś podwodne roślinności, rybki, no i syrenkę, proszę bardzo. Tylko dzisiaj bez ogona, nie dotykaj wody, bo się zamienisz w syrenę, no. Czego szukasz? Tlenu. Jakie długie nogi. Nie, to nie nogi. To nie nogi, to wąsy. Nogi ma też długie, ale wąsy dłuższe. Ale wiesz tak. Oh, yeah. Fajnie. Fajnie. Dawaj, rekinie. Słuchajcie, moja ulubiona mina ładnie. To moje ostatnie selfie. O nie, nie widać. O, teraz jest. To jest najkochańsza mina na świecie. Nie widać cię tak dobrze, bo jesteś ciemna. O, przerażenie Ady. To lubię. Makaki kurde. O, ale pałaszuje ten mogłaj makak. Bardzo ładny. Ten coś kopie, sobie szuka fajnych patyków i innych znalezisk, a ten szamie. Cia, byku. Co tam porabiasz? Ja cię nagrywam. To ja wydam. Jesteś, powiedz, zrób coś fajnego. No, ty nic nie musisz robić fajnego. O, machnęłeś ogonem, już jesteś fajny. No ładnie, zobaczcie, pingwinki się tu wylegują, a tu pod wodą pełno jedzonka czeka dla nich. Zrobiliśmy sobie przerwę na kawę. Już mamy wytuptane prawie 12 tysięcy kroków, więc na chwilę sobie przytupnęliśmy. Nie, ja już mam ponad 12. O, to gdzie ty beze mnie chodziłeś? Bo koło grupy, żeby nagrywać. I pijemy sobie kawkę i jeszcze korzystamy, póki zoo otwarte, do zwiedzania. Fajne słoni? Piaskuje się. Piachem się rzuca. No, ale fajnie, ochładza się może. Oj, tak. Sporawy ten słonik taki. Jo. Jo, cio, kawał byka. Jest to niepowinno. Słoń Aleksander, z tego co wyczytałem. Ja. Drodzy Państwo, pozwiedzaliśmy, pooglądaliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo widzieliśmy rekiny, słonie i inne bardzo fajne rzeczy, takie zwierzęta. Podwodne różne też. Teraz idziemy jeszcze do części otwartej, zewnętrznej zoo i zobaczymy, czy zdążymy, bo zaraz zamykają sobie. Zobaczymy, coś tam może zobaczymy. Słuchajcie, to jest też jedyne zoo w Polsce, gdzie są pawie asasyni na dachach. Różnych innych klatek czyhają pawie. Cześć przyjacielu, Boże, jaki ty jesteś ładny. Jaki ty jesteś przepiękny. Tapir? No masz no pięknie natapirowane włoski. I sobie jesz, jesteś super. Czekaj, tylko aż coś ucieknie z tej klatki. Ojejciu. Na razie, o, żółwik, słodziutki, no to bardzo przyjemna jednak jest wizyta. Wariat. Dzień dobry. On ma nawet zęby z boku rosnące. Dzień dobry. Jest straszny. Jestem takim kozakiem tylko przez szybę. Tak to bym się tak nie zbliżyła. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj mamy równie sympatycznego kolegę. Przerażający, wielki i zawinięty. Przynajmniej może sam siebie przytulić. Tyle dobrego tutaj jest. A tu jest koleżanka albo kolega, który ma na nas apetyt i bardzo chce wyjść stąd. I fajnie drapie tą szybkę. Jakbym mu to włożył paluszek, to nie wiem, czy bym go miał. Nie, to naprawdę chce się dostać. Tak. Zaraz swojej siostry wiewiórki.
Ale to nie są takie nasze. Nasze są rude. No właśnie. Tutaj znaleźliśmy coś bez szyby. Także można sobie wejść, jak ktoś lubi karaczany i zgniłe warzywa, to sobie może całą ścianę karaczanów ma. Oglądajcie, nie wystraszone. Lepiej, o, do domu nie przynośmy lepiej ich. Chcesz kiwi? Nie, chodź. Zjemy co innego. Tutaj sobie chłopak pałaszuje. Szuka sobie trufli albo innych smakowitości. Mm. Elegancko sobie ryje ziemię ryjkiem. Fajnie ryją tą ziemię, nie? No tak, ryjkiem. Sympatycznie. Zobaczcie, drodzy państwo, jaki paw. Pięknie się prezentujący, chodzący sobie wolno. Taka no to jest wybieg dla niedźwiedzia, który jest taki... Jakoś mała ta barierka, także... To uciekajmy. No, nie powinno nas tutaj być. Słuchajcie, mamy jakiegoś pecha do lwów i tygrysów, bo często jak jesteśmy w jakimś zoo, to właśnie się ukrywają w jakimś cieniu albo odpoczywają, ale mamy takie zwierzątko, które nas nigdy nie zawodzi i są to takie piękne właśnie surykatki nasze ulubione. One mają takie fajne łebki i się zawsze patrzą i dobrze się bawią i bardzo je lubimy. To jest Rafał, a to jest żyrafał. No, proszę bardzo, żyrafał. Najpiękniejszy zwierz. Ja mnie zwód surykatek. Moi poddani, czy jesteście gotowi? Nie jesteśmy gotowi. Mnie coś gryzie w tyłku. Ja bym coś zjadł. No nie. Nie mogę na was liczyć. Te zwierzątka są ciekawe. Takie ogniste. To są feniksy. Rzeczywiście. I mają cały zakon. Obie oczko. Wow. Pokazał. Proszę nie uciekać. Wow, słuchajcie, ale piękny masz ogon. Ja pójdę z tej strony zobaczyć, przepraszam za turbulencję, ale ten paw ma... Dzięki za pokazanie ogona, ale masz piękny ogon, wow! Super się prezentujesz, naprawdę elegancki pokaz. Dziękujemy ci, panie Pawiu. Wpadliśmy na świetny pomysł, żeby przejść pieszo z łódzkiego zoo do EC1. Stwierdziliśmy, że na pewno po drodze będzie jakaś knajpa, to zjemy obiad, bo już jest niedługo 20. Ja już mam prawie 19 tysięcy kroków. Tak, i cały czas tuptamy i połowę trasy nie było nawet żadnej żabki. To jest dla mnie taki wyznacznik, bo żabki są wszędzie, a ich tam nie było ani jednej. Także jak znaleźliśmy jakiś czas temu żabkę i tam wpadliśmy prosto na hot doga i taką pizzerkę ja wzięłam. To dopiero teraz się możemy odezwać. Możemy się, nie pozabijamy się. Tak, nie będziemy agresywni. No, możemy szukać dalej swojego auta. Tak, ale właśnie nie wiemy, czy docelowo idziemy już do samochodu, czy gdzieś się na Piotrkowskiej zatrzymamy. Jak coś nas zainteresuje, tak się szwendamy. Spodobało nam się bardzo. Mamy lody, koncert na żywo na Piotrkowskiej. Tętni życie, jest pięknie jak zawsze. I zaczynamy piątkowy wieczór. Zrobiliśmy jeszcze trochę szalonych zakupów na zabawę na basenie, bo znaleźliśmy kilka ekstra zabawek w dziale sezonowym, takim wakacyjnym, także mamy nawet mchańce i zabawki do wody. A teraz czas na kolację. Mam tutaj kebaby, Berlin Doner kebab. Skoczyliśmy do autka, no i dzisiaj takie piękne wyniki. Chyba wystarczy dzisiaj. Wytuptane. Krokowania. Jezus, nas krokodyle, hehe. Zabierz mnie do gwiazd, ten kolejny raz. Ćwiczymy właśnie przed jutrzejszym koncertem. W kolejnym filmie zabierzemy was na Sea Bloggers, a dzisiaj już dziękujemy pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.